Czosnek to przyprawa ciesząca się nieustannym powodzeniem w naszych kuchniach. Nadaje potrawom intensywnego i charakterystycznego smaku i zapachu. Już odrobina tej przyprawy wystarczy, by wydobyć i podkreślić aromat naszych potraw. Jednak jego zastosowanie jest znacznie szersze i nie określa się jedynie do kuchni. Jak wybrać ten o wielu właściwościach znak zapytania? Czosnek występuje w wielu odmianach i jest uprawiany na całym świecie. To absolutny lider pośród przypraw, jak i roślin leczniczych, a jego właściwości znalazły potwierdzenie w badaniach naukowych. Jest naturalnym antybiotykiem, hamuje rozwój bakterii, pomaga zwalczać infekcje, chroni przed zawałem i udarem, wspomaga trawienie, obniża ciśnienie krwi, działa antynowotworowo i zwalcza wolne rodniki przyspieszające proces starzenia się. Nawet ci, którzy nie lubią jego smaku, nie mogą się odmówić mu wspaniałego działania. Już jeden ząbek czosnku dziennie zaowocuje na korzyść naszego zdrowia. Dostarczy nam związki flawonoidowe, aminokwasy, saponiny, witaminy B1, B2, PP, potas, wapń, magnez, kobalt, nikiel, chrom i wiele innych. Najcenniejsze są jednak siarczki i allicyna, które nadają mu charakterystyczny i intensywny zapach. Jak jednak z ponad 250 odmian wybrać ten najlepszy znak zapytania? Czosnek czosnkowi nierówny. Okazuje się, że coraz częściej pojawiający się w sklepach czosnek chiński nie ma tylu zdrowotnych właściwości i takich walorów kulinarnych jak pozostałe. Jest łagodniejszy, bardziej słodki i mniej aromatyczny. A to, dlatego, że zawiera zdecydowanie mniej allicyny, która decyduje także o jego prozdrowotnych właściwościach. Pozostałych cennych substancji także nie znajdziemy w takiej ilości jak w, chociażby w naszym rodzimym czosnku. Prawie na pewno może się zdarzyć, że jest w nim mnóstwo chemii i antybiotyków, gdyż przy jego uprawie nie przestrzega się żadnych norm. Ponadto czosnek chiński w przeciwieństwie do pozostałych odmian nie wysycha z czasem, ale pleśnieje od środka, co niezauważone w porę może być groźne dla naszych dróg oddechowych. Jak rozpoznać chiński czosnek? Znak zapytania. W dużych marketach możemy częściej spotkać chiński czosnek, jednak jest szansa, że znajdziemy również krajowy. Nie zawsze z pomocą przyjdzie nam oznakowanie na kartonie, więc warto wiedzieć, jak je rozróżnić. Pierwszym wyznacznikiem może okazać się cena, ponieważ ten pierwszy będzie znacznie tańszy. Czosnek z Chin będzie także najmniej aromatyczny, jeśli w ogóle będzie miał jakąkolwiek woń. Ponadto jest nieco większy, ale lżejszy i ładniejszy, ma regularny kształt i śnieżno-biały kolor. Pamiętajmy, że szansa na kupienie rodzimego czosnku będzie większa w małym warzywniaku niż w dużym sklepie.
Dzięki temu nie tylko mamy pewność dotyczącą pochodzenia warzyw, ale okazję, by wesprzeć lokalnych przedsiębiorców.